Na imię Jezus niechaj się zgina wszelkie kolano mieszkańców nieba i ziemi i podziemia. I wszelki język niech wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem, chwale Boga Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie Chrystusie Panu, wśród tego mnóstwa świąt, które w tych ostatnich dniach przeżywamy, to święto upamiętniające nadanie imienia temu boskiemu dziecięciu, nadanie imienia Jezus, częstokroć gdzieś nam umyka. Nie zauważamy tego wydarzenia, tego święta. Jest niejako mniejsze rangą niż inne święta, które obchodzimy. Natomiast w ekonomii Bożej każda tajemnica związana z osobą Pana naszego Jezusa Chrystusa ma swoją wartość i swoje znaczenie. Niewątpliwie wśród tych tajemnic jest pewnego rodzaju gradacja. Są ważniejsze, na które chociażby liturgia przeznacza większą uwagę. I są te mniejsze. Ale drodzy wierni, Pan Bóg daje nam te drogocenne perły, ażebyśmy my skorzystali z każdej z tych pereł w taki sposób, ażeby one pomogły nam osiągnąć zbawienie. Dzisiaj Kościół każe nam spojrzeć na tą tajemnicę najświętszego imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To najświętsze imię jest tym, można powiedzieć, hasłem, na które drżą wszystkie potęgi wrogie Bogu, wszystkie potęgi piekielne. Natomiast wszyscy, którzy są przeznaczeni do zbawienia, to hasło napełnia ogromną radością. Widzimy, że to święte imię od czasów apostolskich stało się niejako przymusem do tego, ażeby iść i nieść to święte imię do wszystkich narodów, ażeby zapalić przed oczami i Żydów, i pogan to najświętsze imię. Widzimy Piotra apostoła, który nie waha się przed Sanhedrynem powiedzieć, że w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie w żadne jakiekolwiek inne imię, nie w imię Mojżesza, tylko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa przywrócił zdrowie kalece chromemu, który żebrał od swojego właściwie od dzieciństwa przy bramie świątynnej. Widzimy świętego Pawła, który z tym świętym imieniem przebiega cały świat i wszędzie głosi Chrystusową Ewangelię, głosi imię Jezus. Widzimy, jak na to imię drżą demony, jak ustępują bożki pogańskie, ażeby dać miejsce prawdziwemu światłu, które tryska z tego najświętszego imienia. Drodzy wierni, święty Piotr dzisiaj nam w lekcji mówi słowa bardzo znamienne i słowa bardzo ważne, że nie dano, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, którym mieliby być zbawieni, jak właśnie w tym imieniu. I drodzy wierni, my musimy zadać sobie pytanie, czymże to święte imię jest? Dlaczego ono jest tak istotne i tak ważne i dlaczego tak bardzo podkreślają i apostołowie, i potem ojcowie Kościoła, i święci doktorowie następnych wiekach podkreślają wartość i znaczenie tego świętego imienia. Ponieważ to imię zostało ogłoszone całemu światu przez Ojca Niebieskiego za posłannictwem Gabriela Archanioła. To imię wybrał Bóg dla swojego Syna w Jego ludzkiej naturze. To imię jest odwieczne, ponieważ w Bogu nie ma żadnej zmiany, a więc od zawsze w Trójcy Przenajświętszej to imię rozbrzmiewało. To imię potężne, wielkie, niejako czekając na to, ażeby móc być nadanym temu dziecięciu, które narodzi się w Betlejem, a które przecież będzie drugą osobą boską, przyjmującą ludzką naturę. To jest ta wielka tajemnica. Ale co oznacza to imię? Skoro wybrał to imię sam Ojciec Niebieski, to imię nie jest bez znaczenia. To nie jest tak, jak często nadają ludzie swoim dzieciom imiona, bo teraz jest taka aktorka czy taki aktor popularny, to wszystkie będą się nazywać Izaury albo Briany.
bo taka jest moda. Imiona, które są nadawane przez Boga wielkim mężom, a tym bardziej Jego jednorodzonemu Synowi, mają znaczenie symboliczne. I tutaj widzimy, że to imię, które zostało nadane Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, określa całą Jego misję. I dlatego też to imię jest dla nas pełne nadziei, pełne otuchy, ponieważ imię to oznacza Zbawca. I cała misja Chrystusowa jest misją zbawczą. On jest tym dobrym pasterzem, który szuka owcy zaginionej. On jest tym dobrym Samarytaninem, który opatruje rany. On jest tym dobrym pasterzem, który chroni wszystkie swoje owce. Drodzy wierni, dlatego też tak jest istotne, ażebyśmy tego imienia wzywali. Ponieważ kiedy na ustach mamy to imię, to już jest sama modlitwa. Bo kiedy mówimy do Bożego Syna, Jezu, to mówimy: zbaw mnie. I dlatego też w tych naszych ciemnościach, w naszych niepokojach, w naszym zamęcie, w tych naszych krzyżach, tak jest istotne, ażeby to imię zaświeciło przed naszymi oczami, jak ta gwiazda betlejemska przed mędrcami, którzy do Betlejem podążali, żeby Chrystusowi oddać pokłon. My musimy nieustannie przywoływać to imię, ale niech nas Bóg chroni przed tym, ażebyśmy tego imienia nadużywali, używali jak przecinka, jak przekleństwa, bo to jest największa hańba. Jeżeli ktoś ma taki brzydki zwyczaj, bezmyślnie, w złości wypowiadać to święte imię, to niech natychmiast podejmie postanowienie poprawy, bo tak jest podobny do demonów. A może jest bardziej nawet zuchwały niż demony, bo demony boją się tego imienia i przymuszone, kiedy muszą wymówić, wymawiają z największą trwogą i lękiem. A my zuchwale wymawiamy to święte imię, które powinno być dla nas nadzieją, powinno być dla nas otuchą, a staje się przyczynkiem do grzechu. Natomiast powinniśmy z największą ufnością i największą pobożnością i najczęściej, jak to tylko możliwe, wzywać tego imienia. Ale tak jak ta msza święta się rozpoczyna introitem, który mówi nam, że na imię Jezus niechaj się zgina wszelkie kolano mieszkańców nieba, ziemi i podziemia, tak i my musimy, wymawiając to święte imię, korzyć się przed Jego majestatem. Doskonale rozumieć tą różnicę między nami a Synem Bożym. I dlaczego tutaj powiedziane jest nam, że wszystkie istoty ukorzą się przed tym majestatem? Dlatego, że nikt nie będzie mógł przejść obojętnie. Istoty, które są już w niebie, padają na twarz przed Chrystusem, na ustach mając Jego święte imię, które napełni ich wielką słodyczą. Ci, którzy toczą bój o wieczne zbawienie, ci z kolei z największą nadzieją i ufnością wypowiadają to święte imię jako hasło bojowe, a zarazem jako prośba o wspomożenie w tym boju. Natomiast ci, którzy są w podziemiach, to ci, którzy są potępieni, ci z kolei z największą trwogą muszą uznać ten majestat Pana naszego Jezusa Chrystusa, tą Jego wielką godność i Jego misję, która dla nich pozostanie bezskuteczna. Dlaczego dla nich pozostanie bezskuteczna? Czyż Chrystus nie jest wystarczającą mocą, ażeby wszystkich zbawić? Oczywiście. Jego ofiara ma wartość bezgraniczną. Nie można wyczerpać wartości zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzimy, że od momentu, kiedy zostało Mu nadane to imię, Chrystus razem z obrzędem nadania imienia przelewa pierwociny swojej krwi. Widzimy, że On
bardzo poważnie od tego okresu niemowlęctwa traktuje swoją misję zbawczą i nie waha się przez całe życie prowadzić tą misję i całkowicie się jej poświęca na krzyżu, oddając wszystko, ażeby nas zbawić. A więc dlaczego dla niektórych to imię nie jest zbawieniem? Dlaczego niektórzy ze strachem, z lękiem muszą się korzyć przed tym świętym imieniem? Dlatego, że nie uznali w Chrystusie Panu Jezusa, czyli Zbawiciela. Dlatego, że nie przyjęli Jego posłannictwa, nie zawołali do Niego tak, jak ten biedak ślepy pod Jerychem: Jezusie, Synu Dawidów, ulituj się nade mną. Nie odwołali się do pokładów Jego miłosierdzia, które kierowały Nim, które prowadziły Go na Golgotę, ażeby za nas złożyć ofiarę. Dlatego też nie ma dla nich zbawienia. Pan nasz Jezus Chrystus pragnie zbawienia każdego. On chce, ażeby Jego misja dotarła do każdego człowieka. Ale tak jak na krzyżu, umierając, miał po swojej stronie jednej dobrego łotra, a po drugiej złego, i ten dobry łotr skorzystał z tego wielkiego miłosierdzia, kiedy powiedział: Jezusie, wspomnij na mnie w Królestwie swoim, otrzymał wielkie miłosierdzie, otrzymał odpuszczenie swoich grzechów i obietnicę wiecznego zbawienia. Tak ten drugi, który znajdował się w takiej samej sytuacji, w takiej samej odległości i w takich samych boleściach, nie dostąpił tego. I tak jak 12 było apostołów, którzy mieszkali, słuchali Pana Jezusa, razem z Nim chodzili przez 3 lata, ale tylko 11 z tych 12 zrozumiało, a jeden z nich był zdrajcą, złodziejem i samobójcą. Drodzy wierni, ci, którzy nie wezwą imienia Bożego, zbawieni nie będą. Ci, którzy nie wezwą imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie będą zbawieni. To imię dla jednych, jak powiedziałem, jest znakiem otuchy, ale dla innych jest przerażeniem. I nie wystarczy tu powiedzieć, że ja szanuję Jezusa jako wielkiego człowieka. Nie wystarczy tutaj powiedzieć, że ja tam w jakiegoś Boga wierzę. I nie wystarczy też powiedzieć, że ja się staram być dobrym człowiekiem. To staranie to zbyt mało. Najlepszy człowiek, najświętszy człowiek, bez tego jedynego Zbawiciela, bez Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. On jest jedynym Zbawicielem, bo tylko On dostał to imię, które jest ponad wszelkie imię. Tylko On jest pomostem między niebem a ziemią, ziemią a niebem. I nie da się tam dostać inaczej niż przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego to dzisiejsze święto, te imieniny Pana naszego Jezusa Chrystusa, powinny być dla nas z jednej strony okazją do wielkiej radości, bo to święte imię zostało nad nami wezwane, prawdopodobnie nad wszystkimi albo większością, już wtedy, kiedy byliśmy niemowlętami. Już wtedy zostaliśmy naznaczeni tym świętym imieniem. Chrystus stał się naszym Zbawicielem. Już od samego początku, od dzieciństwa mogliśmy do Niego wołać: Jezu. I musimy w sercu swoim wzbudzić ogromną wdzięczność wobec Syna Bożego, że powołał nas do Kościoła katolickiego, że dał nam poznać tą prawdę, którą On przyniósł. To, co jest takim środkiem, medycyną, to Boże objawienie i sakramenty święte, które nam pozostawił, że to wszystko od Niego otrzymaliśmy, że to jest naszym skarbem. Powinniśmy dzisiaj szczególnie za to dziękować, bo iluż jest tych, którzy imienia Jezusa nie wzywają. Iluż jest tych, którzy nawet pogardzają albo płoną nienawiścią
wobec tego imienia, a my bez żadnej naszej zasługi zostaliśmy tym imieniem oświeceni i pokrzepieni. Dlatego też, drodzy wierni, dzisiaj również prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, ażeby to prześwięte imię było poznane przez tych, którzy jeszcze siedzą w mroku i cieniu śmierci. Tych, którzy jeszcze nie uznali zbawczej, jedynej zbawczej misji Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego mistycznego ciała Kościoła katolickiego. Ci wszyscy schizmatycy wschodni, ci wszyscy heretycy zachodni, tak zwani protestanci, Żydzi, muzułmanie i wszyscy poganie oraz niewierzący potrzebują Chrystusa Zbawiciela, potrzebują Chrystusa Jezusa i prośmy Go, ażeby to Jego święte imię zajaśniało przed nimi, przed ich oczami, żeby nie łudzili się fałszywymi naukami, które mówią, że się zbawią tam, gdzie są, ale przyjęli to zbawienie, które przychodzi z ręki Zbawiciela, które jest udzielane tylko i wyłącznie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A zarazem dzisiaj musimy się bić w piersi za wszystkie grzechy i zniewagi wobec tego świętego imienia. Za wszystkie nadużycia, które w naszym życiu były, w których my pohańbiliśmy naszymi ustami i naszym postępowaniem to najświętsze imię. Kiedy nie w modlitwie, nie w czci, tylko w pogardzie, w złości wypowiadaliśmy to święte imię. Gorzej, tak jak powiedziałem, niż demony. Z otuchą. Mówię teraz na koniec, z otuchą wymawiajmy często święte imię Jezus. Oby ono zagościło na naszych ustach zawsze i przypominało nam o Jego obecności, a w sposób szczególny, kiedy będzie gasnąć dla nas światło tego świata, kiedy przyjdzie ostatnia chwila, kiedy nieprzyjaciel przypuści ostatni atak przeciwko nam, ten jedyny egzorcyzm, który nam pozostanie, jedyna tarcza, którą będziemy wtedy posiadali, to jest święte imię Jezus i Maryja. I niech w naszej godzinie naszej śmierci nie zabraknie tego imienia, nie zabraknie tej obrony, tego światła, tej nadziei, która płynie z misji zbawczej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.